Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Bloons TD6. To my tu mamy, moi kochani, ostatnia piąta mapa naszej Odysei. Hard, naszymi droidami dzielnymi. Mamy mesę. Medium standard do 80 fali z wolnymi balonami i z wolnymi Moaba. No zobaczmy. No zobaczmy, czy ja w ogóle będę tu chciał tych droidów budować, czy nie pójdę po prostu w jakieś działka i samoloty. Zobaczymy, gdzie my tu możemy tych droidów pokombinować. Niby trochę miejsca jest, bo jest Oben. Tu możemy ich tak poobstawiać naokoło tych druidów. Spróbujmy. Moi drodzy, spróbujmy, będzie śmiesznie. Spróbujmy, będzie śmiesznie, czyli stawiamy gdzieś tego Opinio na kącie, żeby on tutaj objął dwie fale. Z tyłu gdzieś dajemy naszą dart małpkę. W sumie możemy dać gdzieś nawet. Gdzieś, żeby ona trochę pomagała, nie? Tutaj zazwyczaj na tej mapie na górze są problemy, a nie na dole, więc dajmy ją może. Może jakoś, gdzie by ją tutaj dać, żeby ona coś tam troszkę pomagała. Tu na przykład nie będzie przeszkadzać raczej druidom, a ma dwa zasięgi, więc coś tam pomoże, nie? Jedziemy z kochcem, moi kochani. Bierzemy od razu pierwszego przyjaciela małych zwierząt druida. A gdzieś go tutaj dostawimy obok naszego Obinio. Okej. Okay. No i spróbujemy, zobaczymy, czy nam te druidy siądą tutaj. Pamiętamy o tym, że 24 kamo. Mamy kolce, więc tam ten na 24 nie musimy się tak spinać. Na 33 się powinniśmy już bardziej spiąć. 24 jak puścimy, to się nic nie wydarzy takiego. Te druidy, im więcej druidów mamy na górze, tym więcej oni mają zasięgu na dwie ścieżki, nie? Bo jak postawimy druida na ziemi, to on już tu górnej ścieżki nie będzie atakował, więc staramy się upychać tych druidów tutaj na chatce, żeby miały zasięgi w dół i po równi. Jak postawimy go na dole, to tu już przez tą ścianę on nie będzie widział, nie? Więc jeżeli mamy możliwość tutaj ustawiania jak najwięcej druidów, to to robimy. Trochę za szybko go puściłem, może można było tu jeszcze trochę się ścieśnić. I teraz idziemy w chatę. Mamy trzech druidów, na razie popping power najgorszy nie jest. Mamy coś na ledy, nie mamy nic na kamo. W sumie możemy jeszcze jednego druidka gdzieś wcisnąć. Szkoda, że przed Obynem mi się nie zmieści druidek jeden. To jest smutne. No ale co zrobić. Tu jeszcze jakby jeden się zmieścił, to już by był w ogóle sztos. Ale że się nie mieści, to musimy go wsadzić gdzieś tutaj, nie? Natomiast na dole możemy się zabawić w chatkę, w alchemika, bo alchemik widzi przez ściany. Więc nie ma tutaj stresu. To powinno złapać dokładnie. Więc to też powinno złapać dokładnie. Nic nie ma tutaj z tym paniki. Mamy już czterech druidów w naszym zasięgu. Zorganizujemy tutaj haciendę teraz. No bo to już 24. Podjęliśmy decyzję o tym, że 24 wpuszczamy na kolce, ale 3-3 nie możemy wpuścić na kolce, więc musimy tutaj się wykazać trochę skillem. I postawić chatę. No to jest ten problem druidów, że one nie widzą kamo. Musimy im te kamo podrzucić, żeby miały. Mam nadzieję, że wam się podoba to, że staram się te Odyseje, te mapy, to wszystko robić za każdym razem czymś innym, że nie jest tak, że klepię non-stop jednego herosa, non-stop jeden setup, tylko że wracamy do niektórych rzeczy. Druidy naprawdę dawno, dawno temu były, ale może ktoś z was zapomniał o nich albo nie widział jeszcze tych odcinków, to polecam się cofnąć troszeczkę do naszych wspaniałych druidów. Mamy już chatkę, która tu obejmuje całkiem nieźle i zbieramy pieniążki na kamo. Możliwe, że wjedziemy później też na górze w jakiś samolot kontrolny, bo ta mapa jest dość specyficzna, dwie ścieżki, dość krótka droga, więc tutaj może się zdarzyć tak, że coś druidom naszym przemknie koło oka, więc przyda się jakieś takie bombastyczne wsparcie w formie spektry. Ale na razie, tak jak to robiliśmy na poprzedniej mapie, do Moaba inwestujemy w to, co mamy na stole. Po Moabie będziemy dopiero inwestować w bank i myślę, że nawet uda nam się do tej 80 strzelić naszego awatara na pewno. A to już będzie wystarczające raczej, żeby sobie z tą mapką poradzić. No 24 fala, tego kamo próbujemy złapać, złapaliśmy w kolce, więc jest ok. Zawsze jest taki też wariant. Teraz już kamo mamy na wszystkich naszych jednostkach, a Obyn ma kamo ledy, bo bazowo ma ledy od razu po postawieniu. A skoro dostał chatkę na kamo, to ma kamo ledy, robimy większy zasięg, damy jungle drumpsy naszym druidom i będziemy tutaj myśleć o kolejnych dwóch druidach, których postawimy.
Jest taka opcja, że one wylądują na dole. Jest taka opcja, że one wylądują na dole. Bo już na górze raczej nie widzę tutaj miejsca dobrego. Więc będą dwa druidy, które będą atakować tylko dół. Jest taka opcja. No bo spróbujmy coś tutaj przymierzyć, nie? Gdzie mógłby taki druid się tutaj znaleźć? No najlepiej gdzieś tu. Tu to trochę za daleko, nie chciałbym tu stawiać. To już wolę gdzieś, wiecie, tu machnąć go, żeby po prostu obejmował tylko dół, nie? Chociaż to też jest takie sobie miejsce. No nie będziemy się tutaj skupiać na tym, żeby te druidy miały 10-10 buffy i tak dalej, bo nie ma to znaczenia, nie? Postawimy sobie jednego druida tak. Jednego druida gdzieś jeszcze tu wciśniemy może. Tu będziemy musieli go wcisnąć, czy tu? O, tu damy o, to jest świetne miejsce. To jest świetne miejsce dla tego druidka naszego. Pyk. No i te druidy są o tyle dobrze w formie, że no... Może dojść ten range od 11 levela i może wystarczyć. Jeszcze gdzieś tu alchemika musimy wcisnąć. Alchemika w dowolne miejsce, żeby obejmował jak najwięcej druidów. Może nawet być bliżej tyłu. I jest ok. Ten raczej zostanie albo ten awatarem, bo na pewno będzie miał zawsze piątkę. Jungle Rampsy. No i teraz przed Moabem co robimy, czyli standardowo 1-1 wszędzie, żeby mieli zasięg i atak i więcej tornów. Czy już wszędzie mamy to? 0-1-1, 0-1-1, 0-1-1, 0-1-1, mamy już to wszędzie, więc teraz alchemik, żeby tutaj nam buffował troszeczkę i teraz nasze druidy będą miały też kamoledy. Co oczywiście nie jest im jakoś super potrzebne na tym etapie gry, ale niech mają. Nie? No i wydaje mi się, że to już w razie czego jeszcze jedyneczkę będziemy trzymać na Moaba, ale oczywiście. Natomiast zdaje mi się, że to powinno nam wystarczyć. Jeszcze zrobimy jakieś druidy of Wrath zanim wpadnie Moab. Ale powinno to nam wystarczyć. No i będziemy zaraz zbierać pomalutko na bankersy. Będziemy banksterami. Mamy 40 rundę, mamy 3 druidy, już 3 druidy of Wrath, więc jest tego sporo. Czekamy, kiedy wejdzie w zasięg Obinio, rzucamy krzaki i jest easy, tak. Mamy następnego. Myślę, że zrobimy najpierw już te druidy of Wrath, niech one tutaj kasują i będziemy zbierać na bank, nie? Niech tu będzie już porządek z tymi druidami. One sobie tutaj będą musiały już jakoś radzić na razie. Alchemik potrzebuje 3 koła, tu wszędzie potrzebujemy na poplasty po 2,5 koła, chaty już na sadzie nie potrzebujemy, więc zbieramy na banksterkę. No ciężko tu będzie złapać te zasięgi. Zobaczcie, ten sobie daje radę, bo ma buff od alchemika często na zasięg. No ten będzie miał problem złapać tutaj buff, nie? No ale cóż, no. Nie zawsze się ma wszystko idealne. Stawiamy sobie nasz bankster. I zbieramy 3500 na bąk. Ta szóstka druidów powinna jako tako to sobie z tym poradzić przez jakiś czas. My postawimy banki, będziemy wprowadzać te poplasty systematycznie, podnosić buffa alchemikowi i jest takie prawdopodobieństwo, że jeszcze dorzucimy jakąś spektrę, jeżeli zdążymy. Ale tutaj ci druidzi powinni sobie spokojnie radzić tą mapką. Nie powinna to być jakaś wyjątkowo trudna odyseja, jak widzicie. Mieliśmy jedną mapę, na której od razu, jak wybieraliśmy skład, mówiłem, że no ten skład tam nie bardzo będzie jak go układać. Chociaż można tam było się pokusić nawet i postawić tam tego obyna i naokoło niego kilka druidów. One mają na tyle duży zasięg, żeby tam obejmowały też pół kółka, nie? Więc może by coś z tego było. No ale zrobiliśmy ją inaczej. Mieliśmy jedną wtopkę, ale tutaj jak widzicie już idzie to całkiem w porządku. Nie ma paniki. Pucharki raczej są niezagrożone dla nas. Raczej są pucharki niezagrożone. Wrzucimy jeszcze raz. I teraz już będziemy wyjmować przy 9,5. Płacać i robić upgrade'y. No, musimy tutaj troszeczkę te nasze linie wesprzeć, bo widzę, że trochę jest grubo, więc zaczynamy wjeżdżać z poplastami. Drugi poplaścik.
Zobaczmy, jak tam nasz bank. Jeszcze nie. Okej. Okay. No, tutaj troszeczkę nam te baloniki się bardzo zbliżają do nas. Trzeci poplaścik. Wybieramy pieniądze, depozytujemy. Już zróbmy te poplasty. Będziemy mieli z głowy temat. Jest kolejny poplaścik. No i moi drodzy, mamy już ile tych poplastów? Poplast, poplast, poplast. Obyn jest na 10, więc zaraz będzie miał obyn 11. Jeszcze jeden poplast, obyn na 11 i powinniśmy mieć już spokój. Dobra, jest piąty poplast. Czekamy na obyna na 11, czyli w następnej turze to już będzie. Więc nasze druidy wszystkie dostaną dokładnie. Range, piercing w ogóle. Jak widzicie, łapią się, bo ma 5 boosta. Ten też ma 5 boosta, więc wszystkie druidy się złapały. Każdy ma 5 boosta, więc jest ok. Alchemik łapie dość sporą część tych druidów, prawie wszystkie poza jednym tak naprawdę, więc jest też ok. No i generalnie zbieramy na awatar. No, pytanie, czy my to przeżyjemy, czy szybkość tej mapy, no te bablony są troszeczkę wolniejsze niż standardowo, nie? Depozyt. I raczej te druidy powinny to ustać w poplaście. Tym bardziej, że tam z tyłu mamy jeszcze jako takie wsparcie, nie? Te druidy z tyłu to jeszcze tak w zasadzie jeszcze za bardzo nie atakowały. 3000 popa, 500 popa, nie? 2000 popa, 4000 popa, no głównie atakują te z przodu, 12-16. Więc no te druidy z tyłu rzadko kiedy mają w ogóle okazję coś zrobić, nie? Ale myślę, że spokojnie odpalimy sobie awatara i zrobimy tego awatara, bo podejrzewam, że ten może czasem tracić piątkę. A ten też nie jest zły, ten też nie jest zły. On ma trochę lepszy chyba zasięg taki dwumapowy. No któryś z tych dwóch pójdzie, nie? Na awatara. Ale to jeszcze z 10 tur. They are getting bigger, but we are getting stronger. I'm stronger. O Boże, co ty, Maciej, robisz? Śpiewasz jakieś Britney Spears czy jakieś inne? Kto to pamięta, takie artystki? Tu wchodzą krużwile na kanał, a nie ludzie, którzy pamiętają ten Britney Spears. Dobra, mamy tutaj elegancko to zrobione. Zaczyna się robić troszeczkę nerwowo. W zasadzie to troszkę się boję tej 63. Tak, troszkę się boję tej 63. Bo na 7-6 to na pewno awatara zrobimy, ale tej 63 to się boję i my możemy zginąć, jeżeli nie postawię jakiegoś działa, wiecie o tym. Ale dobra, podejmijmy to ryzyko, no. Podejmijmy to ryzyko. Mamy krzaki, mamy drzewo. To powinniśmy sobie z tym poradzić, nie? Krzoki, drzewo powinny nam tutaj troszeczkę pomóc. Dwie fale poszły. Jeszcze trzecia idzie. Ojojoj, przeszło, dobra. Okej, okay, czyli daliśmy radę. W porządku. No bałem się troszkę. Do 7-6 będziemy mieli już awatara, więc już się nie boję za bardzo. I nie będę się tutaj za bardzo bał o to, czy przeżyjemy, bo awatar wjedzie koło 70, nawet może wcześniej. Zależy, czy będzie mi się chciało robić nowy depozyt, czy po prostu to, co wyjmę, to już wrzucimy w awatara. Na razie jakiejś dużej paniki nie ma. Możemy sobie postawić to, zdjąć drzewo, zbierać pieniądze, nie? Ten totem slowujący też jest dość mocny. They are getting bigger, but we are getting stronger, jak to już Maciej mówił. No i co tutaj czekoladowy balonik zrobi? No, dostanie kilka buł na twarz i nie ma czekoladowego balonika, moi kochani. No druidy są mocne, jak widzicie, mocne. Udało nam się tą odysejkę. Tam, gdzie decydowaliśmy się robić odysejkę z druidami, to było to w miarę proste. Ta jedyna mapa, na której raz żeśmy się przeliczyli, to było zbyt duże zaufanie do armatek, zbyt małe do popu. No niestety armatki nie popują dobrze czarnych balonów. Czarne balony od eksploziwa nie giną za dobrze, więc no, myślę, że i tak tego zrobimy, bo on już podgonił, ma 31 do 35 i tak tego zrobimy awatarem. Koło 70 rundy myślę, że to już będzie do zrobienia, nie? W zasadzie możemy już wziąć to, zrobić mu tego awatara i zdepozytować mniejszą kwotę, ale mieć już spokój, nie?
Bo generalnie mamy jeszcze jakieś środki, możemy tu jeszcze coś kupić, nie? Więc możemy dla spokojności na przykład, nie wiem, postawić sobie spektrę jeszcze w 10 tur na nią nazbieramy spokojnie, nie? Pytanie, czy jestem w stanie ją tak postawić, żeby ona miała kamo? Ma. Kamo i alchemika. O, elegancko. Więc jedziemy tak i tak. Zaraz odpalimy Nevami Stargetting. Na razie tu pod depozyty pójdziemy, bo musimy się ostro depozytować, żeby nasza spektrunia wjechała. Ale nasze druidy są tutaj na tyle mocne, że no... Nawet tempo szybkości tych balonów nie powinno nam tutaj przeszkadzać w tym, że nie zginiemy po prostu, nie? Dobra, zbieramy, depozytujemy, dzięki temu możemy już sobie Neva Miss zrobić. No i zbieramy na spektrę 20 tysięcy, tak? 24 tysiące. Minus 5, czyli potrzebujemy 20 tysięcy, z tego 9500, czyli potrzebujemy jakieś 11500 na koncie mieć i możemy w tym momencie zamykać nasz biznes cały, nie? Możemy wszystko wyprzedać, postawić tą spektrę i przyglądać się, jak elegancko kończymy grę, nie? I zdobywamy wspaniałe pucharki do wydania w sklepie ze skinami. No tutaj ten awatar jest, no jest mocny, no. Już ma 72 tysiące popa. On tutaj rozdziela te popy na lewo i prawo, rzuca wszystkim. Wszystko niszczy, jeszcze ten Obyn level 16. Czy Obyn wbije level 18? By Obyn wbił level 18, to już te druidy to jest po prostu koniec świata, to co one robią. Podwójne krzaki leżą. Chrysty, panie, dziewo, drugie dziewo. A tą linią jak coś przejdzie, to już będę zdziwiony. Dwa krzaki i dziewo. Jak tą linią nam coś ucieknie, to... kasuje tą grę i przestaje wierzyć w tą grę. Myślę, że 7-6 jeszcze nie, ale na 7-8 będziemy już mieli spektrunię. No w tej chwili mamy 15, 16, 21 tysięcy, brakuje nam jeszcze 5 tysięcy, nie? Więc jeszcze tutaj nam się to nie uda. Ale myślę, że na 7-8 nam to siądzie. Jeszcze ładnie nam się drzewo tutaj wysypie zaraz. Zbieramy. 22, sel. I chyba będzie spektra już. Tak jest. No i mamy spektrę, moi drodzy. No i to jest oznaka statusu. W tym momencie spektra rozbija co może. A druidy będą czyścić, ale zobaczcie, sytuacja wygląda tak mniej więcej, że te druidy na razie za dużo roboty nie mają. Ta spektra przejęła główną siłę czyszczącą. Oczywiście coś tam dochodzi, że rzucą czasem. Te druidy mięsem. Ale jak widzicie, spektra jest tutaj no, dość mocną jednostką. Strzela w jedną stronę, strzela w drugą. Nic tu się złego nie dzieje na mapie. Możemy sobie jeszcze dla fanu postawić naszą ulubioną... nasze ulubione małpiątko gdzieś tu. Oczywiście ono nic nie będzie robić, nie? No chociaż jak jakiś balon tu będzie przemykał tu albo tu, to zamrozi, więc jest okej. Okay. Bo oczywiście za 30 koła nie damy rady zrobić upgrade'u, ale ona będzie takim zabezpieczeniem z tyłu. Jak coś będzie uciekać, to ona będzie mrozić. Także też spoko. No jak widzicie, na razie spektra tu sama wszystko mrozi. Trzeba było dawno spektrę temu postawić, nie? Jeśli nie bawisz w druidy, odpalić dwie spektry i GG, well played, a nie jakieś tam awatary zbierać i tak dalej. Coś w tym jest, coś w tym jest. Coś w tym jest, moi kochani, ale nie chciałem, żeby tak tamta Odyseja w samoloty i ta tylko w samoloty. No chciałem wam dać frajdę awatara of Raf, żebyście sobie zobaczyli, jaki jest fajny ten awatar. Unleash the Kraken, 80 tur runda, no i dostajemy za darmo nasze pucharki, no cóż powiedzieć. Cóż powiedzieć, jest fajnie, tu jakieś UFO nam świeci, padło. No ta spektra tego balonika, tego rozbije, zanim on dojdzie do druidów, nie? Tu nie ma szans, żeby tu coś ustało tego tytułu. No tu druidy doczyściły, no i to jest 82 golda i to jest, moi kochani, Odyssey Complete. Elegancko, dostajemy nasze nagrody, 200 manki, 4-2-0, 25 pucharków i mamy wszystkie tryby Odyssey zrobione w tym tygodniu, więc jesteśmy szczęśliwi, polecam wam zabawę tymi trybami. Dostajemy kolejną małpkę, więc jest fajnie, jak w kombajnie.
Trzeba będzie teraz tylko jajeczka zbierać. No i tutaj w achievementach nam podskoczyło to i to. W najbliższych dniach, najbliższych tygodniach zrobimy to i to, więc zostanie mi z achievementów tak naprawdę 100 Odysei, klikanie codziennie w skrzynkę, 5 milionów balonów, 500 rejsów, no i 100 insta małpek, czyli jeszcze trochę mi zostanie. Te dwa jak skasuję, to zostanie mi te 5 osiągnięć do zrobienia, więc one już będą troszeczkę dłużej zajmowały. Natomiast pamiętajcie o tym, że jak gracie i nie chcecie na przykład tego rejsa teraz grać, tak? A macie aktywny, a wiecie, że nie wiem, nie będziecie go grać, bo nie chcecie tej próby wykorzystywać na zrobienie, i to zróbcie coś takiego, tak? To wam się zaliczy po prostu do achievementu, weź udział w 500 rejsach, nie? Więc po prostu jak jesteście i chcecie sobie ten achievement, to kliknijcie sobie ten rajd, wejdźcie, wyjdźcie. Zawsze to bliżej achievementu. Moi kochani, to tyle, jeśli chodzi o bluniki. Dzięki wam serdeczne. Jutro najprawdopodobniej minimetry o 10.30. Także zapraszam do serii coś innego niż SF. Jutro będzie minimetro. Podejrzewam, że ze 2-3 dni będzie teraz minimetro. Potem znowu jakiś flajek, potem znowu jakieś balony, pewnie jeszcze jakaś gierka logiczna, czyli pokój Van Gogha, Van Damme'a, czy innego tam wynalazcy. No ale to już po kolei. Pamiętajcie, 10.30 codziennie jakaś inna gierka niż Shakes and Fidget. I mam nadzieję, że takie rozwiązanie wam się podoba. Jeżeli was nie interesuje Shakes, no to o 10.30 dostajecie coś innego. Jeżeli was interesuje Shakes, no to macie później po południu wieczorem Shakesy, a jeżeli was interesuje to i to, to macie i rano, i wieczorem, więc moi drodzy, wszystko dla was, mam nadzieję, że wy również wszystko dla mnie. Trzymajcie się, siemano i pa pa!